Składniki. Dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Składniki na babkę powinny być w temperaturze pokojowej. Formę na babkę smarujemy dokładnie masłem i posypujemy mąką. Dokładnie rozprowadzamy ją po całej blaszce. Ciasto. Do miski przekładamy miękkie masło i ucieramy mikserem przez około 1 minutę. Dodajemy cukier wanilinowy i jeszcze ucieramy mikserem przez około 2 minuty. Następnie dodajemy po jednym jajku. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem do połączenia składników. Kakao przekładamy do miseczki, dodajemy gorącą wodę i mieszamy, aż powstanie dosyć gęsta pasta. Odstawiamy do przestygnięcia. Może być delikatnie ciepła. Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia i sodą. Przesiewamy na jajeczną masę. Dodajemy startą skórkę z pomarańczy, jogurt i krótko mieszamy mikserem do połączenia składników. Aby wszystkie składniki dobrze się połączyły, ciasto wymieszałam jeszcze szpatułką. Około 1/3 ciasta przekładamy do drugiej miski. I do tej mniejszej ilości ciasta dodajemy pastę kakaową. Następnie mieszamy łyżką, aż składniki dokładnie się połączą. Dodajemy posiekaną mleczną czekoladę i krótko mieszamy. Do przygotowanej blaszki wykładamy połowę jasnej masy i wyrównujemy. Na wierzch wykładamy połowę ciemnej masy i też wyrównujemy. Wykładamy pozostałą jasną masę i pozostałą ciemną. Wyrównujemy łyżką i ciasto wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 170 stopniach na funkcji góra-dół przez około 60 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy babkę do całkowitego ostygnięcia. Babkę ostrożnie wyciągamy z blaszki. Polewa. Śmietankę gotujemy. Możemy na gazie, w rondelku lub w mikrofalówce. Gorącą śmietanką zalewamy połamaną czekoladę i mieszamy, aż się roztopi. Ja jeszcze na chwilę wstawiłam czekoladę ze śmietanką do mikrofalówki. Do roztopionej czekolady dodałam odrobinę żółtego barwnika spożywczego. Polewę odstawiamy do przestygnięcia na około 10-15 minut. Następnie gotową polewą dekorujemy wierzch babki. Najpierw wylałam pierwszą warstwę, a później drugą. Wierzch babki udekorowałam kolorowymi cukierkami w kształcie jajeczek. I posypałam żółtą posypką cukrową. I nasza pyszna, marmurkowa babka, delikatnie pomarańczowa z czekoladą, jest już gotowa. Jest wilgotna, bardzo aromatyczna i przepyszna. Polecam! Dokładny przepis na stronie Małej Cukierenki, link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie. Życzę udanych wypieków.